jest lotnik tutaj, ten rudasek. O, gołąbeczek z obrączką. Lotnik, nie lotnik, no gołąbek pocztowy z obrączką. Ładne takie, może to samiczka. No nagrałam shortsa i tu jeszcze nagram taki charakterystyczny, to ja myślę, że ktoś pozna swojego gołąbka. No zatrzymałam się przy takim statku, to znaczy zmylił mnie kamień. Myślałam z daleka, że to gołąbeczek siedzi. No to był kamyczek, kamień. No i się zatrzymałam tutaj, jak rzuciłam ziarka. No były może ze 2-3 gołąbki, to się zaraz tutaj więcej ich znalazło. I to też tu jeden jest taki wyjątkowo. O, ten jest wyjątkowy taki. Zaraz. O, to jest za wyjątkowy. Tak ubarwiony wyjątkowo. No i pokazuję tego lotnika. No, ja zawsze mówię, może ktoś pozna, że to jego gołąbek. Jak zobaczy z obrączką czerwoną, tak dumnie chodzi, ładnie. Wyprostowany. Jakby ktoś jechał. Ale sypnę ziarko, to tutaj przyjdzie. Przyjdzie tutaj. O, tam się przeszedł sobie na jezdnię. A mi się wydaje, że on tu przyjdzie, jak zobaczy ziarka. No, jest ta kukurydza. Już się zaopatrzyłam w kukurydzę. Pierwsza idzie kukurydza. O, i słonecznik. Troszeczkę słonecznika też mają. No, mają przężyta i te różne ziarka takie. Robiłam taką mieszankę, ale kukurydza, no to jest naprawdę, one tak zajadają tą kukurydzę, widoki głodne, to się szybko posilą takimi dużymi ziarkami. Dziękuję za komentarze. Czytam, jak tak czas nie pozwala, to przypnę serduszka i... ale czytam. Ja zauważyłam, że gołąbki jak pojedzą, to wtedy są zaloty, to wtedy są wesołe. Lotnik też sobie pojadł. Gołąbek. Ktoś może tam pozna swojego. Jak z obrączką tutaj jest. No, tam jakaś impreza się zrobiła. Jeszcze zaraz dołożę tych ziarek, jeszcze im przyniosę. Już jak tu zajrzałam, to żeby sobie tak pojadły porządnie. Zresztą tak się staram, żeby mniej więcej się gołąbeczki pożywiły sporo. Taki lotnik. Nie ma co go łapać i tam poszyć. Na pewno ciekawy, skąd ta obrączka. Skąd jest gołąbek. Czy był na lotach, czy nie. No ale to taka wiedza, taka... No jakby mu się jakaś coś działo, krzywda działa, by był ranny, to bym go złapała. A tak to nie ma takiej potrzeby. Tu jest taki białasek. Drobniutki też gołąbeczek. Jakaś może, no nie wiem, czy to mieszanka, czy... Taka rasa. Dobra. Idę jeszcze po ziareczka. Jeszcze tutaj troszeczkę przybyło tych gołąbków. Na to jedzonko. No tu jestem z obrączką. Się trochę przemieścił. Dostaną tak kukurydza, takie mieszane ziareczka i słonecznik. Już nawet nie dokładałam tego krzężyta. Nie dokładałam. Mam takie dobre ziareczka. O, przyleciała kawka. Coś tam ma, jakiś chlebek. Zajada. Z własnym jedzeniem przyszła na imprezę. Widurka. Nie wiem, czy ona dla młodych. Nie. O. Tu ma ten chlebek, ale kukurydzę też jedną wzięła. Jeszcze jedną. Ale nazbiera sobie tego jedzonka. Och, widurka.
Już ten dziówek za mały, ale dwa ziarka na pewno ma, wypadło jej. Dwa ziarka ma i jakiś chlebek. Tu jest też gołębeczek taki właśnie. O, ten taką ma ciekawe upierzenie. Tutaj nie widzę, bo słońce. On tak bliziutko przyszedł. No moje filmy nie są takie profesjonalne. Ja wiem, że ja biegam z tym obrazem. Mało to, to jeszcze tu ciągle to światło mi się tak zmienia. Nie mogę tak sobie też odpowiednio dostroić nieraz. To jest ptaszynka. Gdzie ty jesteś? Tutaj przyszedł tak bliziutko się pokazać, jaki on jest śliczny. Trochę brązu ma też. No tak, bo to mi się wysypało. Brązu trochę. Jakie kolorki ma. Towarzystwo zadowolone. Żony też sobie śpiewają. Nie ma tu do odplątania. Jeden ma taką nóżkę mizerną. To już widać, że to już tam dłużej pewnie była nitka zaplątana na tym. Paluszka? Tak to nie.